Wraz z kontenerami język C dostarcza nam pewne składowe, które pozwalają określać lepiej typy różnych rzeczy, które się z tymi kontenerami wiążą. To, co za chwilę pokażę, będzie przydatne w takim metaprogramowaniu, bardziej ogólnym programowaniu. Zapraszam. Pierwsza składowa to Value Type. Value Type pozwala określić, jakiego typu jest element wewnątrz kontenera. Zatem tu mamy jakiś kontener, to jest stos. Ten stos przechowuje inty stos to taki kontener który realizuje ideę struktury danych która jest stosem odsyłam do wcześniejszego kursu i teraz niżej używam tego samego typu i kiedy pobiorę sobie właśnie tutaj dzięki tej składowej walu type informację o tym jaki jest typ wewnątrz tego stosu to mogę od razu stworzyć zmienną która jest o tego typu całe to wyrażenie jest typem i tu przypisać jedynkę a ten całe to wyrażenie jest intem po prostu. Tutaj mamy wykorzystaną funkcję decltype, która mówi mniej więcej tak: weź ten typ, którego to kontener 1 jest przedstawicielem. I w tym typie, a ponieważ są to typy kontenerów estelowych, więc mamy tam składową value type. Zatem to jest dokładnie to samo co to coś wyżej, tylko tutaj jawnie podałem ten typ, a tu go sobie przeczytałem z tego jaki typ ma mój konkretny moja konkretna zmienna kontener cnt1. I teraz tu znowu to całe wyrażenie też jest intem, zatem mam tak, jakbym zadeklarował, int nazwa zmiennej równa się 2. Ok? Zobaczcie, że tak naprawdę jest. Przejdźmy tutaj, te deklaracje, wyświetlmy sobie te x1, 0 i 1, i 1 i mamy tu 1 i 2, a teraz sprawdźmy rzeczywiście, jakiego typu jest ten x 10 Czy to będzie int? To jest int. Druga składowa to reference. Jest to Alias do referencji do Value Type. Zobaczcie. Mamy tutaj kontener drugi, który jest wektorem z napisami. Ok. Tam jakieś ABC w środku. Wyświetlmy może to. I tu Print STL sobie zróbmy, mamy ABC. Zatem jesteśmy teraz w tej linijce, a ta linijka to jakaś tam lambda. No Już wiemy, co to lambdy nareszcie. I tu popatrzcie, co się dzieje. Otóż argument do lambdy. Jest jeden argument przekazany do lambdy, i ten mój argument mówi tak. Będę chciał użyć zmiennej str, która jest, no, takiego właśnie typu jak tu. A co to jest za typ? Otóż weź typ taki, jaki ma kontener drugi, a to będzie wektor na stringi i użyj składowej reference. A więc co to znaczy? To znaczy, że wezmę tu tak naprawdę typ tego, co jest wewnątrz wektora, a więc to będzie string, ale równocześnie nie czysty string, tylko będzie to referencja do stringu, czyli to jest po prostu string ampersand. Inaczej mógłbym też zapisać to tak jak tu w komentarzu. To jest to samo. Zamiast pisać value i znak ampersandu, mógłbym po prostu wpisać ten reference. No i teraz str to będzie element z referencją i ten ester będzie tego typu, a w tym wypadku będzie to właśnie będzie to referencja na string. Teraz w środku ester podmieniam na słowo napis, a do mojej lambdy, którą wywołuję, przekażę sobie cnt20, czyli pierwszy element kontenera drugiego, czyli przekażę sobie o tę wartość a. Zatem wywołanie tej lambdy przekaże pierwszy element kontenera, ale z referencją. Typ będzie się na pewno zgadzał bo sobie tutaj pobrałem ten typ dokładnie z tej samej, z tego samego kontenera, a referencja odnosi się do typu tego, co ten kontener zawiera, więc doskonale wiem, co tam będzie, to zawsze zadziała takie właśnie ogólne programowanie tutaj jest to tylko pokazanie, jak to działa wiadomo, że samo z siebie tak o troszeczkę jest bez sensu, bo tu po prostu string wpisać ale chodzi, co to robi, można to wykorzystać później w jakimś bardziej ogólnym programowaniu i jak dojdziemy wkrótce do pewnych ćwiczeń, gdzie zaczniemy te wszystkie rzeczy jakoś łączyć w jakieś proste programy czy bardziej złożone, wtedy zobaczycie o co chodzi. No tak czy inaczej, wywołanie w miejscu tutaj tej lambdy, co zrobi? A no, na razie jeszcze nie zobaczymy co, ale jak wyświetlimy sobie ten kontener, to widzimy, że A zmieniło się na napis. Musiało się zmienić, bo to referencja, więc zmiana wewnątrz lambdy tego parametru str zmieniła oryginalne pierwszy element kontenera cnt2. A tutaj przypadek const reference czyli stałej referencji, tu niestety nic z tym nie mogę zrobić poza wykorzystaniem, mogę sobie na przykład str wyświetlić, ale nie będę mógł mu przypisać wartości, sprawdźcie co się stanie jak spróbujecie przypisać wartość do str i też wywołuję tę lambdę od razu na elemencie 0, ale to już tylko się cout wykona, ponieważ nic więcej wykonać tutaj nie mogę, const reference uniemożliwi mi zmianę tego elementu a tu składowa iterator, no to akurat już znamy. Mamy tutaj coś takiego. Weź sobie dokładnie typ, którym jest kontener drugi, czyli w naszym wypadku to byłby wektor ze stringami, ale weź jego składową iterator, to znaczy, że cały ten typ będzie iteratorem do elementu, którym jest wektor string, czyli jest to iterator do elementów tego kontenera. No i tutaj it2 sobie nazywam ten iterator i popatrzcie, przypisuję sobie iterator pierwszego elementu z tego kontenera, bo dokładnie takiego typu będzie ten iterator. Oczywiście zamiast type cnt2 mógłbym tu wpisać vector string i dopiero dwukropek, dwukropek iterator, ale też mogę pobrać sobie ten vector string z tego cnt2. Tu już... Pewna swoboda używania. O zresztą mógłbym też podać auto it i na to samo by oczywiście wyszło, ale tutaj jakby już rozumiemy, jaki to jest typ, tak trochę dokładniej. Zatem typ iterator na jakieś elementy w danym kontenerze. No i tutaj dowód możemy sobie podmienić. Tak na marginesie to też jest operator to jest tak jakby operacja modyfikująca, i to jest. Bardzo podobne, jak jeszcze nie zauważyliście, do takich klasycznych wskaźników. Dlatego czasami, kiedy mówię iterator, to mówię to jest taki wskaźnik. No bo to jest właśnie o, widzicie? Gwiazdka iterator to jest yy, operacja. Idź pod to miejsce, gdzie iterator wskazuje, i w tym miejscu wstaw nowy napis. Jak wywołamy jedną linijkę, drugą i wyświetlimy to, tylko teraz już nie modyfikujemy, a po prostu idziemy i zwracamy to, co się tam znajduje. No to mamy tam nowy napis. A gdzie jest ten nowy napis? No ten nowy napis to jest pierwszy element w CNT2, czyli ponownie ten a, który potem stał się napisem w tym miejscu. Tutaj stanie się nowym napisem. A składowa const iterator analogicznie do const reference jest iteratorem, ale nic tu się nie da zmieniać. Możemy tylko odczytywać wartości. Na które ten iterator wskazuje. Zatem deklarujemy sobie it2.1, przypisujemy wartość pierwszego elementu, ale teraz już tylko ten iterator może być wyświetlony. Spróbujcie go zmodyfikować, zobaczcie co się stanie, czyli na przykład przypisać mu jakiś inny napis temu iteratorowi. No i to się Wam po prostu. Nie uda. Jeszcze mamy reverse iterator, const reverse iterator, to są po prostu iteratory odwrotne i stałe iteratory odwrotne, czyli takie, które jak zwykły iterator pozwala mi się poruszać w kontenerze tak od początku do końca operatorem, plus, plus, to reverse iterator będzie też się poruszał, ale tak jakby od końca do początku. Czyli jak będę go zwiększał, to będę się przesuwał w drugą stronę. Taka odwrotność. A teraz składowa pointer, bardzo fajna. Mamy tutaj zbiór, jest to zbiór z liczbami double. I teraz po kolei co się dzieje w tej linijce podświetlonej. Biorę sobie decal type tego kontenera 3 i jego składową pointer. To znaczy, że to, oto, to jest wskaźnik na taki typ, jaki jest wewnątrz tego zbioru, czyli jest to wskaźnik na double po prostu. A więc wskaźnik na double to jest typ. Tu mam nazwę Zmiennej, PTR3, a teraz muszę przydzielić pamięć na to, więc używam operatora new. No i tu do, normalnie powinien być typ. No tu jest typ. Biorę sobie już znaną składową value type, czyli biorę po prostu to, co jest elementem kontenera 3 i to reprezentuje typ tych elementów, zatem double. Więc gdybym to chciał zapisać inaczej, byłby to double gwiazdka PTR3 równa się new double. No po prostu. A skoro to jest taki Pointer, taki wskaźnik w starym stylu, no to mogę też go tak użyć. Zatem tutaj śmiało wpiszę sobie w ten adres pamięci na double 1599, wyświetlę, o proszę, jest 1599. A teraz taki myk. Co tu będzie? Jakiego typu będzie Peter 31 ta zmienna? No to przyjrzyjmy się, na co my tu pamięć przydzielamy. Przydzielamy na to, uwaga. Weź decal type na podstawie kontenera trzeciego, a ściślej weź typ obiektów tam składowanych, zatem to jest double. A skoro tu jest new, a to jest double, to znaczy, że to, co zwraca ten cały wyrażenie, to jest adres na double. No a adres na double to już wiemy, co to jest double gwiazdka, więc auto przyjmie typ double gwiazdka. Sprawdźmy. Wyświetlmy sobie typ tej zmiennej PTR31, i to jest double z gwiazdką. Wskaźnik na double po prostu. Wiemy, że kontenery mają swój rozmiar, no ale ten rozmiar który na przykład możemy się dowiedzieć, ile jest elementów wewnątrz zbioru, i to będzie metoda size przy kontenerach. No ale ta wartość, którą size zwraca, też ma jakiś typ, prawda? No więc składowa size-type będzie zwracała typ tego size, którym określamy rozmiar danego kontenera. Zatem, jaki będzie typ wielkości, która określa rozmiar kontenera CNT3? Uwaga, jedziemy. To będzie unsigned int. Po prostu. Tylko tyle. A kiedy mamy kontenery, których zawartością są pary, no to przydałyby się jakieś e, składowe, które pozwalają się dobierać do tychże typów z rozróżnieniem, czy to jest typ pierwszego elementu pary, czy ewentualnie drugiego. No i mamy coś takiego, patrzcie. K-type jest to typ klucza. Kiedy mamy właśnie kontener asocjacyjny i mapet type, jest to typ mapowanego elementu, czyli po prostu typ tej wartości w tej parze klucz-wartość. No i tutaj zobaczcie, mamy tutaj jakiś kontener czwarty, mapa, pusty kontener, nie ma elementów, nie jest to istotne. I teraz wyświetlamy. Uwaga, najpierw tak od środka to weźmiemy. To, co tutaj mamy, to jest uwaga. Type ID i ten type id działa na takim oto typie a ten typ no to jest właśnie weź typ kontenera czwartego a ściślej później dzięki składowej ktype zwróć typ klucza tych elementów, które są w kontenerze czwartym oczywiście taki klucz musiałby istnieć dlatego mam tu mapę zatem co to będzie? no to jest int po prostu no i jak to wyświetlimy no to mamy int widzicie? jest int a co jest drugim typem? No tutaj widzimy z definicji, że to jest czarny. No sprawdźmy, czy to będzie ten czar. No ba, już jest, musi tak być. Teraz ciekawe. Pamiętacie, że w kontenerach porządkujących, takich jak set czy map, istnieją pewne funktory, które podajemy, choć są też tam pewne domyślne. Kiedy nasze elementy są dodawane do zbioru lub mapy, to się porządkują a żeby je uporządkować, to muszą być te elementy jakoś porównywane. No i te porównywania wykonują pewne domyślne funktory, obiekty funkcyjne, czyli obiekty, które można wywołać jak funkcje. I teraz składowa K compare jest składową, która pozwala mi zobaczyć, cóż to za typ jest tego obiektu funkcyjnego. W przypadku Key compare mamy do czynienia z, uwaga, i tu nie określałem tego, więc został użyty funktor domyślny, a wiemy z wcześniejszych lekcji, że jest to less i zobaczcie, jest to less, funktor less. A value compare mamy tutaj do czynienia z kryterium porównania dla całego pełnego elementu. Gdybyśmy mieli zbiór nie mapę, to k compare i value compare byłyby w zasadzie dokładnie tym samym, a tutaj mamy troszeczkę to inne. No i ten element dla całego elementu, no to tak sobie interpretujcie już to jak chcecie. No, taki to jest typ. Typ porównujący dla całego elementu tak wygląda. A w przypadku, kiedy mamy nieuporządkowaną mapę, nie, nieporządkującą, zobaczcie, tutaj mamy taką składową hasher. Pamiętacie, kiedy tworzyliśmy swoją własną, taką definicję haszującą majki w jednym z ostatnich tematów właśnie o tych kontenerach nieporządkujących. To właśnie składowa hasher pozwala mi podejrzeć, jakiego typu jest ta mieszająca struktura. I tutaj odpalamy to. Robimy sobie anordered map, tu mamy dwa inty i tutaj pobieram właśnie te, ten typ tej mieszającej tego funktora, tej, tego obiektu funkcyjnego. No i to będzie co? Hash. Hash, ale od inta. A pamiętacie, myśmy tam sobie deklarowali właśnie taki hash. Hm? Swój własny, ale jednak. Taki miał typ ten funktor mieszający. Wróćcie sobie do tamtej lekcji, zobaczycie wtedy o co tam chodziło, co to było za dziwne. Zaraz widzicie, jak miałem to wtedy wytłumaczyć, kiedy nie znaliśmy tego. A znowu, jakbym zaczął tłumaczyć od tego, no to wtedy, jak miałbym wytłumaczyć, co to jest obiekt funkcyjny. Dlatego trzeba się uczyć tak, że coś wiem. I dzięki temu, że wiem, wracam do tego co wtedy było trochę niejasne, bo teraz będzie jaśniejsze. Wtedy mniej więcej wiedziałem, jak działa. Poznałem kolejne rzeczy i tak to się musi integrować, zlepiać, składać. Ostatnie. A na koniec małe. Pff. Pamiętacie to, jak były zorganizowane nasze. Nieuporządkowane, na przykład mapy, że była to taka wewnętrzna struktura, takiej tablicy mieszającej, gdzie element sprawdzał dzięki tym funkcjom, funktorom haszującym, sprawdzał do jakiego trafia tutaj kubełka, i później gdzieś tam tutaj umieszczał się, właśnie jak nie w jednym kubełku, to w innym i tak dalej. Przy czym te elementy w kubełku mogły być uporządkowane, i też to była pewna struktura, w tym wypadku lista. No ale skoro tak, to znaczy, że elementy, które tu trafiały do tych kubełków mają też swój własny iterator. No właśnie, skoro mają swój własny iterator, no to ten iterator musi mieć jakiś typ. A skoro on ma jakiś typ, to jakby ten typ pobrać? Heh, patrzcie. Weźmy sobie tutaj ten nasza nieuporządkowana mapa, to jest kontener piąty. Weźmy sobie typ tego kontenera i jego składową local iterator. I ten typ local iterator który dzięki składowej Lokal Iterator mogę sobie pobrać, to jest typ iteratora w tych kubełkach, tych elementów w tych kubełkach. Okay? Zatem, uwaga, jak wyświetlę teraz ten name, to w naszym przypadku, co ja tu będę patrzył? O, patrzcie, jest to iterator do listy. Do listy pewnych elementów, które są w efekcie parą. Int, int, no bo taki mam tu parę. Zatem widzimy, tak, rzeczywiście mam iterator do pewnej listy, a ta lista to jest to, co jest umieszczane w tych kubełkach. Ta lista zawiera elementy umieszczane w tych kubełkach, a lokal iterator daje mi typ tych elementów. No więc, co dalej z tym mogę zrobić? No to teraz sobie ten typ który tu przed chwilą wyświetliłem, jest taki trochę dziwny, to teraz ten typ wykorzystam i stworzę sobie zmienną x5, która jest właśnie takiego typu. A teraz zrobię taki bajer, patrzcie. Wykorzystam begin na moim kontenerze i wiemy, że normalnie on by mi zwrócił iterator do pierwszego elementu, ale ja tutaj podam pewien parametr, mianowicie ponownie wezmę kontener 5 i wywołam funkcję bucket która zwróci identyfikator tego kubełka, w którym znajduje się element o kluczu 5. Jak już będę wiedział, co to za kubełek, to wtedy kontener 5 begin będzie wskaźnikiem, iteratorem na pierwszy element w tym kubełku, w którym znajduje się element o kluczu 5. I to wyrażenie jest czym? No, jest iteratorem na ten element. Więc przypisałem go teraz do x5. I teraz uwaga, x5 od first, x5 od second, co się wyświetli? A no wyświetli się, uwaga, co się wyświetli? No co, no 5 i 100, no bo spójrzmy teraz na kontener piąty, tutaj ta linijka, klucz 5 jest tutaj, a więc ten element trafił do jakiegoś kubełka na listę elementów, ok? Teraz w tej linijce, wróćmy tu, ok? Pobrałem sobie... Typ iteratora na takie elementy w tych konkretnych kubełkach, chociaż akurat, no tu wszystkie typy elementów w, tym, w tych kubełkach są takie same. Tutaj stworzyłem sobie zmienną, która właśnie jest iteratorem na te elementy w kubełkach, a tutaj dobrałem się do konkretnego kubełka, w którym znajduje się element o kluczu 5, i ten identyfikator kubełka daje mi dostęp do całego tego kubełka, i tutaj z x5, Przypisuje iterator na pierwszy, bo begin, element z tego kubełka, a tym pierwszym elementem z tego kubełka jest coś, co jak rozłożę na czynniki pierwsze, first i second, czyli tę parę roz, rozłożę sobie na klucz i wartość, no tam będzie 5 i 100. Pff, ale to są właśnie te składowe kontenerów. Taka fajna sprawa. Tutaj pokazałem, co one robią. I wiem, że tak pisanie tego trochę może być same z siebie bezsensowne, ale w funkcjach. Szablonowych, gdzie nie wiemy czy to jest int czy int, tylko jakaś ogólna klasa, na przykład T1, T2 będzie albo coś takiego, no to wtedy nabierają te składowe kontenerów ciekawego znaczenia. Pozwalają programować bardziej ogólnie. Tyle w tym odcinku.